najbliższych dwóch filmach poćwiczymy zapisywanie wyrażeń algebraicznych związanych z zadaniami tekstowymi. Tutaj mamy takie zadanie. Bo kupuje grę planszową, która zazwyczaj kosztuje B dolarów. Gra jest na wyprzedaży i jej cena została obniżona o 18%. I teraz mamy do wyboru kilkanaście różnych wyrażeń i cztery kolumny, do których powinniśmy te wyrażenia dopasować. Pierwsza kolumna to cena gry planszowej przed obniżką. Prosta sprawa, bo wiemy, że przed obniżką gra kosztowała B dolarów, czyli zaznaczam B. Dalej. Pieniądze, które Bo oszczędzi z powodu obniżki. Ile pieniędzy Bo oszczędzi, ponieważ trafił na obniżkę? Obniżka to 18%, czyli 18% z tego B. 18% z B to jest 18% razy B. A 18% to inaczej 18 setnych, 0,18. Zaznaczamy. Cena gry podczas wyprzedaży. Jak obliczyć cenę gry podczas wyprzedaży? Wiemy, że na początku gra kosztowała B dolarów, a potem przyszła obniżka 18% od tej ceny B. Czyli od B musimy odjąć 0,18B. Czyli to będzie ta odpowiedź. Zostają nam takie odpowiedzi. 1,18B. To nam nic nie pasuje, do niczego tutaj nie pasuje, więc wybierzemy ostatnią kolumnę, żadne z poprzednich, ponieważ 1,18B to by znaczyło, że była podwyżka, czyli musimy zapłacić więcej niż B, a taka sytuacja nie miała miejsca. Mamy jeszcze do wyboru 0,82B. To jest cena gry właśnie po obniżce, bo zobacz, jeżeli od B, czyli od całości, odejmiesz 18 setnych, to dostaniesz faktycznie 82 setne. Czyli Bo zapłacił za tą grę 82 setne ceny wyjściowej. Czyli jest to cena też gry podczas wyprzedaży. To wyrażenie jest równe temu wyrażeniu. Tutaj jeszcze nie zaznaczam drugiego rządka. B odjąć 18 setnych nic nie znaczy, bo nie wiem, co to znaczy 18 setnych. 18 setnych dolara, czy co to jest, więc tutaj do niczego nam nie pasuje. Zaznaczam, zgadza się. Zachęcam Cię do rozwiązania tych ćwiczeń na stronie Khan Academy. Link do tego ćwiczenia znajdziesz w opisie filmu.